składają najróżniejsze donosy, no ale ja nie robię nic nielegalnego. Takie auto może być wykorzystywane na przykład do kradzieży napadów na tira, czy zatrzymywania ludzi pod pretekstem przekroczonej prędkości i może się ugadamy. W ręce, Tomaszu, trzymasz, widzę, że taki pilot do sterowania sygnalizacją tą policyjną. Do czego on tak naprawdę służy i czy używanie go jest legalne? Jeżeli jadę z samochodem, który jest wykorzystywany bardzo licznie w oddziałach policji i mam napis policja, koguty i siedzę w takiej koszulce w tym samochodzie, to wiadomo, że to jest bardzo prowokujące. W latach 90. w czasach mafii pruszkowskiej wyleciał w powietrze. No haracze wymuszenia. Płaciłeś za ochronę. Nie było firm ochroniarskich, ale był Pruszków. Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski. Któż z nas w dzieciństwie nie chciał być policjantem i mieć swój własny radiowóz? Mój dzisiejszy gość spełnił to marzenie i opowie zaraz o tym, jak w legalny sposób jeździć własnym radiowozem. Najpierw jednak przypomnę wam, że na straży mojego bezpieczeństwa stoi Surfshark, będący partnerem kanału. Wspomniany VPN łączy się najpierw z serwerem, a następnie serwer łączy się z internetem, więc korzystając z ich usług mogę anonimowo podpiąć się do sieci. Dzięki temu jestem odporny nie tylko na inwigilację, ale także na strony zbierające o mnie dane. Surfshark sprawia, że mam dostęp do wszelkich treści, nawet tych, które są ocenzurowane w naszym kraju. Umożliwia on także zakupy w niższych cenach. Zabezpieczcie swoją prywatność z Surfshark. Wpiszcie kod SURFDUZY, aby otrzymać 3 dodatkowe miesiące za darmo. Link do strony znajduje się w opisie. Na żółtej blaszce radiowóz policyjny w prywatnej kolekcji. O co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest legalne? Jakby było nielegalne, to bym siedział w środku radiowozu, a nie obok niego. Formacja policji ma już ponad 30 lat. Najwyższy czas, żeby zacząć kolekcjonować takie rzeczy, bo kolekcje milicyjnych pojazdów są już duże, a ja mam kolekcję samochodów policyjnych, także tych współczesnych, bo doświadczenie mnie nauczyło, że nie sztuką jest odbudować, sztuką jest zachować. No dobrze, to zaraz sobie porozmawiamy o tym, czym się tak naprawdę na co dzień zajmujesz, bo w swoim arsenale masz różnego typu wozy bojowe, więźniarki. Jedną z nich miałem okazję też zobaczyć, a wy na przebitkach w tej chwili w ręce, Tomaszu, trzymasz, widzę, że taki pilot do sterowania sygnalizacją tą policyjną. Do czego on tak naprawdę służy i czy używanie go jest legalne? Na terenie publicznym, na ulicy nie. Zabrania nam to ustawa Prawo o ruchu drogowym, ale na terenie prywatnym, na jakimś zlocie czy na planie filmowym jak najbardziej możemy się tym pobawić. Jest to samochód służby policyjnej. Takie auto może być wykorzystywane na przykład do kradzieży napadów na tira, czy zatrzymywania ludzi pod pretekstem przekroczonej prędkości i może się ugadamy. Oczywiście jest to absurdalne, bo ja jadę tym samochodem na swoich prywatnych tablicach rejestracyjnych, czyli pod nikogo się nie podszywam. Ale jest mnóstwo ludzi, którzy nie godzą się na takie zachowania i składają najróżniejsze donosy, no ale ja nie robię nic nielegalnego. Tomaszu, pamiętam, jak swego czasu na YouTubie pojawiały się filmy z takimi domorosłymi policjantami, po prostu oszustami, którzy na własnych warunkach kupowali sobie jakiś lizak, że tak to kolokwialnie nazwę, i w ruchu ulicznym wyciągali do auta, które jechało na przykład za nimi, mówili takie i takie wykroczenie, taki i taki mandat, czy płacimy na miejscu, czy sprawa do sądu. Pewnie wiele osób zapłaciło na miejscu, ale byli też tacy, którzy wzywali policję i zaczynały się problemy dla jednego czy drugiego oszusta. Ty nie jesteś takim człowiekiem, który jeździ własnym radiowozem z tego względu, żeby kogokolwiek do czegokolwiek naciągać, że tak powiem. Natomiast cel jest zupełnie inny. Chciałbym, żebyś teraz widzom na wstępie powiedział, po co ci są te wszystkie radiowozy. Znaczy, to, co mówisz, to jest patologia. No to nawet nie ma się chyba sensu pochylać nad takimi zachowaniami. Bo wszystko jest dla ludzi. Jeżeli ktoś ma sklep z bronią, to nie znaczy, że jest terrorystą. Ja jestem pasjonatem, miłośnikiem motoryzacji, głównie starej, ale też motoryzacji, która mi się w jakiś sposób podoba.
W mojej kolekcji, która już jest duża i niech to będzie tajemnica, ile tam jest samochodów, są samochody, które ja po prostu chcę mieć. Radiowóz, ten, którym jedziemy, jest następstwem rozbudowywania kolekcji. W tej kolekcji nie jest tylko nowoczesny Kia Ceed, ale jest Kia starszej generacji, jest Skoda Octavia, jest Polonez policyjny, starszy Polonez policyjny, Polonez Borewicz tak zwany, duży Fiat, Łazy, gazy milicyjne, nawet jest Warszawa z końcówki lat 60. z napisem MO na drzwiach, czy chociażby armatki wodne. Więc ten samochód jest uzupełnieniem kolekcji, tak to się ładnie Ale rozumie. Ta kolekcja to nie jest tylko i wyłącznie po to, by stała, tylko jesteś, można powiedzieć, że uczestnikiem wielu polskich topowych produkcji. Twoje auta brały udział w takich filmach na przykład jak Skazana, no to jest serial, który cieszył się wielką popularnością, ale słynna Więźniarka pojawiała się także w filmach na przykład z Robertem Więckiewiczem, prawda? Więc ten wątek zasługuje też, myślę, że na szczególną uwagę naszych widzów. Możesz go rozwinąć? Znaczy, mój pomysł w ogóle na to, co robię, to jest zabawa samochodami, ale tak, żeby w domu się nikt nie przyczepił, że trzeba na coś zarobić. Więc ja sobie wykreowałem moje życie w taki sposób, żeby nadal móc się bawić samochodami. Pojawiła się kolekcja, mam zarejestrowane muzeum, ale muzeum się musi jakoś utrzymać. Nie możesz po prostu cały czas dokładać. Więc sprawiłem, żeby moje ukochane samochody zarabiały też na mnie i na moją rodzinę. Dzięki temu mogę się rozwijać, mogę remontować samochody, mogę zdobywać nowe eksponaty, a przede wszystkim mogę realizować cele muzeum, cele statutowe, czyli udostępniać moją kolekcję w tym wypadku szerokiej publiczności, no bo film na ekranie kina bądź telewizora obejrzą miliony ludzi. Mhm. No i też jestem zszokowany, że jest na to rynek, no bo jak z Tobą rozmawiam, to jesteś bardzo pewny siebie w kontekście tego, że raczej Twojego modelu biznesowego nie da się za bardzo podrobić. Zresztą nie mówi, że to jest tylko i wyłącznie biznes, ale także uzasadnienie dla tego rodzaju pasji, żeby to się wszystko amortyzowało. Ale co istotne, no mieszkasz przy Warszawie i Twoje auta praktycznie, no nie ma takiej sytuacji, żeby wszystkie jednocześnie stały. One cały czas po kraju się przemieszczają w kontekście różnych filmowych produkcji. Ile planów rocznie Twoje pojazdy zaliczają? Pi razy oko. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale dużo mam, myślę, planów do produkcji, czy ile mam dni zdjęciowych? Dni zdjęciowych. Ponad 100 na pewno. Okej, okay, no to już jest na pewno znacząca liczba. Przemierzamy Warszawę takimi bocznymi uliczkami. Czy to jest przypadek, że właśnie takimi zakamarkami jeździmy? Czy to są jakieś obawy o to, że ktoś cię może zatrzymać z tym radiowozem? Czy to kompletnie nie o to chodzi? Nie, po prostu jedziemy płynnie, nie ma korka. Po co mamy stać w korku? Chyba, że chcesz. Ale jestem przekonany też, że jak sobie ktoś spojrzy na dwóch gości, którzy w cywilnym stroju jadą radiowozem, to się może zastanowić, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Spotykałeś się z takimi sytuacjami, że ktoś próbował cię zweryfikować na ulicy, kontaktował się z jakimś patrolem, mówiąc, że tutaj mamy kogoś, kto się podszywa pod policję? Znaczy, zdarzają się takie sytuacje, ale ludzie są różni. Jeżeli jadę z samochodem, który jest wykorzystywany bardzo licznie w oddziałach policji i mam napis policja, koguty i siedzę w takiej koszulce w tym samochodzie, to wiadomo, że to jest bardzo prowokujące i może powodować to, że zatrzymuje mnie patrol, ale zdarza się, że ludzie są, nie wiem, chyba złośliwi, no, i dzwonią po prostu na policję z jakimś donosem. Nigdy nam się nie przydarzyło nic złego. A policja na przykład zatrzymywała Twoją policję? Tak, tak. Ja pamiętam 6 lat temu, chyba pierwszy raz jak wyjechaliśmy radiowozem, to był Polonez Karo Plus z 2001 roku. Pięknie odbudowany radiowóz, naprawdę jestem dumny z tego samochodu. I ten krótki odcinek, gdzie z okolic Ursusa Warszawskiego do centrum Warszawy, żeby pojechać radiowozem na zapiekanki, no bo na co innego, byśmy zatrzymani 4 razy. Ale to na
ale to się zmieniło. W tej chwili u mnie w okolicy, mieszkam w okolicy Pruszkowa, jestem, powiedzmy, że rozpoznawalny. Jesteśmy też zapraszani na przykład na różne imprezy policyjne i komendy powiatowe, na przykład w Pruszkowie albo w Otwocku w minioną niedzielę, zapraszały nas na święto policji, żeby moje radiowozy z mojej kolekcji przyjechały do nich, no i żeby sobie mogli funkcjonariusze i ich rodziny zobaczyć, jak takie samochody wyglądały kiedyś. Więc to nie jest nic złego. Żółte tablice często są zarezerwowane dla aut zabytkowych, dla aut, które miały jakąś unikatową strukturę, które budziły zainteresowanie, miały limitowane, były w limitowanej edycji produkowane. Tak w teorii to miało wyglądać. Wielu takich purystów motoryzacyjnych do tego wątku w ten sposób podchodzi. Tymczasem ty przekształciłeś na żółte, zarejestrowałeś na żółte blachy auto, które jest, no, nie dość, że popularnym daily carem dla wielu rodzin, to też w jednostkach czynnych służby, w czynnych jednostkach policji cały czas bierze udział. Czy to nie jest trochę profanacja? Jak wspomniałem, jestem człowiekiem, który ma własne muzeum. Mam Muzeum Motoryzacji i Techniki. Przez ileś lat zapracowałem sobie na to, żeby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwoliło mi na gromadzenie zabytków. Zgodnie ze statutem ja decyduję, czy dana rzecz, nie mówię tylko pojazd, rzecz jest zabytkiem, czy nie. Nadając jej numer inwentarzowy, dany przedmiot staje się zabytkiem. Ile to auto ma lat? 8. Ale jeżeli to zrobimy tylko taki wycinek z kontekstu, to może to być kontrowersyjne. Ale tak jak wspomniałem, ja radiowozów mam dużo. W ogóle mam bardzo dużo samochodów, ale radiowozów możemy przyjąć, że mam blisko 30. Są to samochody, które widziano kiedyś w ruchu ulicznym, były, patrzyliśmy na nie i nagle zniknęły. Przykładem bardzo dobrym jest Volkswagen Passat policyjny B3 z początku lat 90. oraz Polonez Karo policyjny, taki z białymi drzwiami, z końcówki produkcji. Te samochody w 2009 roku zostały wycofane z policji, trafiły na przetargi, były w okolicach 200-300 zł, w zależności od stanu. Złom kosztował 200, bardzo dobry kosztował 300. Ja dziś spotykam się bardzo często z takimi sytuacjami, gdzie ludzie mówią: panie, jakbym wiedział, że to tak będzie, to sam bym 10 kupił. I to jest właśnie ta mądrość, która przychodzi z wiekiem i z doświadczeniem, że łatwiej jest coś kiedyś odbudować, ale trudniej zachować. Więc ja po prostu chciałbym zachować takie samochody. Widzę, że ludzie się oglądają. Tutaj jest sklep, tak, który w latach 90. w czasach mafii pruszkowskiej wyleciał w powietrze. Tak. Co to była za sytuacja? No wiesz, no ja to byłem młodziutki, ale pamiętam, że no, mafijne jakieś porachunki ktoś może haraczył, nie zapłacił i jego sklep wyleciał w powietrze. Pamiętasz Pruszków i okolice tak, właśnie lat 90.? Tak. Co to były za czasy? Bo jesteś z tych okolic. Tak, ja jestem z tych okolic, ja uwielbiam przejeżdżać obok znaku przekreślone reguły i zaczyna się Pruszków, czyli to jest legenda właśnie, że tam, gdzie kończą się reguły, zaczyna się Pruszków. Żeby było jasne, ja nie jestem fanem i nie gloryfikuję bandytów. Tacy ludzie jak Pershing, czy to są tylko i wyłącznie bandyci, ale pamiętam te czasy, pamiętam Magdalenkę, która jest niedaleko, pamiętam Parolę. A to jest moja strzelaninę, tak, w domu, w Parolach z tirem. W Parolach zginął policjant z komendy powiatowej w Pruszkowie. Więc ja pamiętam, jak te szybkie samochody tu jeździły, jak oni się wyróżniali. No i pamiętam też historię, którą sobie my jako młodzi ludzie opowiadaliśmy, co się działo u rodziców, jeżeli mieli jakiekolwiek biznesy. Więc to nie jest nic... Co się działo? No haracze, wymuszenia. Płaciłeś za ochronę.
nie było firm ochroniarskich, ale był Pruszków. Czyli to nie są żadne legendy, tylko proza życia tamtych czasów. Ja nie mogę się wypowiedzieć, bo mnie to nie dotyczyło. Mogę powiedzieć tylko, co słyszałem, jakie były legendy. To się nie wzięło z niczego. Ja sobie spoglądam od czasu do czasu to w lewo, to w prawo i widzę, że jednak spore zainteresowanie wzbudzamy. Ludzie stają się jacyś tacy bardziej uważni, spokojniejsi. Fajnie się poczuć jak policjant. Jest taka władza, może też o to ci chodzi, że jest to jakiś pierwiastek sprowadzenia tego obywatela na ziemię. No. Patrzyłeś kiedyś na to w ten sposób? Nie. Ja się na pewno nie chcę wywyższać niczym i nie czuję się lepszy przez to, że mam argument władzy. Myślę, że tak nie działa. Rzucam luźno, wiesz, bo się po prostu zastanawiam, jaka jest geneza tej twojej pasji. A pamiętasz moment, w którym stwierdziłeś, że będziesz inwestował właśnie w tego typu samochody? Jaki to był pojazd numer jeden w twojej kolekcji? Samochody zawsze były w moim życiu, ale ja miałem najróżniejsze kiedyś dziwne samochody. Ale możemy powiedzieć, że kolekcjonowanie tak na dobre zaczęło się w Dzień Kobiet 2014 roku, czyli to nie jest dawno, bo to jest 9 lat. Żona mi pozwoliła kupić pierwszego dużego Fiata, była to karetka pogotowia i od tego się zaczęło. Potem niestety popełniła drugi błąd i pozwoliła mi kupić Poloneza Borewicza, którego ona serdecznie nie znosi i nienawidzi. Oj. Policja na czerwonym? Nie, było pomarańczowe. Byliśmy pod sygnalizatorem, to bez przesady. Ale zaczęło się właśnie od tych dwóch samochodów, a potem się jakoś wciągnęło. I dzisiaj, będąc w twoim ogrodzie, mam wrażenie, że jak niektórzy sobie swego czasu rozstawiali po ogrodzie takie karykaturalne krasnale, tak ty w każdym zakamarku ogrodu masz rozstawiony jakiś stary samochód, który czeka na lepsze czasy. Co stoi na przeszkodzie, żeby wszystkich hurtowo móc je przygotować i zeskalować swój biznes? Jeżeli zacznę przygotowywać je hurtowo, zatrudniać ludzi, ten biznes się skończy. Raz, że praca z ludźmi w dzisiejszych czasach wymaga dużych pokładów cierpliwości. Poza tym ludzie nie szanują. Miałem okazję też w okolicach marca być u ciebie w jednym z twoich garaży i tam zrobiłem sobie zdjęcie z legendarnym złotym Polonezem. Fani piłki nożnej doskonale wiedzą, co to auto oznacza, a ty moją wypowiedź możesz rozwinąć. Aj, ten złoty Polonez, to on był taki naciągany jak ten Prima Aprilis wtedy. To było tak, po prostu... wkręciłem widzów, że faktycznie wymieniłem sobie złotego malucha na złotego Poloneza. No, kadra Wójcika, po prostu zawodnicy, którzy brali udział w tych igrzyskach chyba w 92 roku, prawda? W 92 roku w Barcelonie. Tak. Dostali tego typu pojazdy za swoje dokonania sportowe. No, to jest efekt mojej pracy. No, przygotowujemy samochody na plany filmowe, ale budujemy auta. Ale to był jeden z tych olimpijczyków? Nie, to był samochód, który był złomem totalnym, został wypudrowany tak, żeby wyglądał całkiem ładnie. Czyli replika taka. To była zbudowana replika tylko i wyłącznie na potrzeby pracy 8 godzin na hali filmowej, gdzie był ograny przez kamery dookoła, był po prostu potrzebny do programu dokumentalnego o polskich olimpijczykach. Ale jakie to są budżety, prawda, że czasami przygotowuje się jakiś pojazd tylko po to, by on chwilę funkcjonował w jakimś filmie na kilku ujęciach, a czas realizacji takiego auta to na przykład 2, 3, 4 miesiące, pół roku, koszty kilkadziesiąt tysięcy złotych, w najbliższych dniach ruszasz na plan, który będzie obfitował w różnego typu sensacyjne sceny, jedno z twoich aut będzie płonęło, prawda? Tak, ale auto, które płonie w filmie, jest samochodem specjalnie przygotowanym. To nie jest tak, że się podpala po prostu auto. Ten ogień jest z palników gazowych i jest to w pełni kontrolowane. Wszystkie plastiki
jakieś rzeczy łatwopalne, oleje, płyny. No dobrze, Tomaszu, bardzo miło mi się z Tobą rozmawia. Niezwykle pojemna jest to historia w różnego typu anegdoty. Ja myślę, że po więcej historii serdecznie zapraszam widzów na kanał, żebyście sobie mogli zgłębić wątki związane z niecodzienną pasją mojego dzisiejszego gościa. Tomaszu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą przejażdżkę, że coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać. Zbieractwo to nie jest wariactwo i tak, pasja napędza życie, daje uśmiech, no kurczę. Jeżeli uda się komuś sprawić, że nie chodzi się do pracy, bo się codziennie realizuje marzenia, to nic chyba większego. Większe szczęście się w życiu nie może trafić. Też jestem tego zdania. Zapraszam Was serdecznie, żebyście w komentarzach napisali, co myślicie o niecodziennej pasji mojego dzisiejszego gościa, a także zastanowili się wspólnie, czy jest jakaś granica dla żółtych rejestracji, które na samochodzie się pojawiają, bo mnie po drodze, po głowie też chodzi, by w jakiś sposób swojego malucha z czasem w żółtą, kontrowersyjną tablicę wyposażyć. Do zobaczenia. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.